Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku na moim kanale z World of Tanks. No i cóż my tu mamy na ekranie? Otóż jest to Maus, 10-poziomowy tier niemiecki, ciężkich, pancerny, jak 150, a to powtóreczkę przysłał mi kolega Adam T53, jeden z finalistów konkursu na 500 subskrypcji. Zobaczymy, co tutaj zrobi na tej mapie zwanej Paryżem. Tu widzimy, że oho troszkę go blokowało. Podobno, z tego co się dowiedziałem, z tematu e-maila, była tu wykonywana ostatnia misja na HTK na T55A. No i zaraz zobaczymy, czy udało się ją wykonać na tej oto jakże zatnej maszynce. Teraz po buffie to już naprawdę jest super pojazd, wcześniej był troszkę niedoceniany, ale teraz jak najbardziej spełnia się w 100% swojej tutaj roli. Piękny strzał, praktycznie oddany z voleja. Oczywiście standardowy sidescrabik i to jest teraz jest kolega nie do przebicia. Jeszcze wylosowało na, że tak powiem, na topkę, bo tylko mamy 30 tier, to już w ogóle Maus tutaj tylko jedzie do przodu i po prostu morduje wszystkich, co stoją mu na drodze. Nie widzimy, kolega tym pojazdem nie gra tak jak niektórzy for fun full na goldzie, tylko po prostu gra normalnie na większości apekach i tylko kilku pociskach goldowych i aż 20 hejków. Nie wiem po co aż tyle hejków wieść, ale pewnie jeśli by spotkał drugiego Mausa, miałby problem z przebiciem, to oczywiście strzelamy w wieżę. S100 się przebił za 700. Gdzie to on trafił? Patrzcie, gdzie on trafił tą S100. Wiarzmo i weszło mu. O kurczaczek, no to proszę, proszę. Tego się nie spodziewałem. S100, kurczę, patrzcie, jaki kurczę koleś. Który teraz drugi raz chyba powinien przebić. Chociaż kolega teraz do niego się niby skontował, ale teraz pokazał znowu tą górną płytę wieżyczki, a teraz jest rikoszet, a też kolega wiarzmo trafił w tym S100, widziałem. To znowu wiarzmo poleciało, wcześniej się nie udało, no nie przebicie, bez golda nie ma szans. Właśnie S100 też jest dobrym pojazdem, bardzo dobrym. Mam ten pojazd, naprawdę też ma bardzo dobry pancerz, skontuje się sidescrabix. O, teraz to z golda wejdzie spokojnie. Skontuje się właśnie tak jak teraz kolega tam w przeciwnej drużynie, S100, pokaże tylko boczek i wieżyczka też. No wieżyczka jest dużo większa jak Mausie, bo Maus ma taką troszkę smuklejszą tą wieżyczkę, ale teraz za słaby kąt S100 zrobił tą wieżyczką, że było widać troszeczkę przedniej płyty. O kurde, patrzcie jaka jazda, przebijają się nawzajem po wieżyczkach, to też wejdzie. Nie umie trochę za bardzo ten S100. Tylko pancerz boczny wieżyczki można pokazać. Tylko pancerz wieżyczki można pokazać, boczny. Bo z golda mówię, tutaj kolega strzela z golda, to pod takim kątem spokojnie w przód wieżyczki wejdzie. Tu widzimy kolega tutaj w Mausie też. Nasz tutaj ładnie kontuje wieżyczkę, jak widzimy bardzo, to jest bardzo ważne, żeby ta wieżyczka właśnie kontować jak kolega. Pod takim kątem, żeby nie strzelali w ten przedni pancerz tutaj wieżyczki, bo tam wszystko wchodzi, nawet pod kątem. Naprawdę tutaj mieliśmy kilka przykładów, S100 już się przebił chyba dwa razy. No i już tego HP się troszkę, no i już to HP troszkę się przez to zmniejszyło. Ta kolega jedzie w to i w tamto, czeka na S100 aż trafi, że strzeli. Oj, widzicie, o to chodziło, rikoszet od boku bocznego pancerza wieży. A tu kolega w S100 właśnie popełnia znowu ten błąd, że pokazuje ten przedni pancerz wieżyczki. No teraz jest trochę lepiej, nie wiem dlaczego kolega nie strzela. No i jej, słabiutki strzał. Było kilka, patrzcie na szybko dany strzał i znowu ricochet od S100. Ale tutaj ten kolega się tak, kolega się wahał, nie wiem, na jakąś lepszą okazję czekał albo coś, nie jestem w stanie tego tutaj dokładnie potwierdzić, ale spokojnie mógł kilka razy strzelić, bo ta górna płyta wieżyczki była doskonale pokazana i teraz w działo, wydaje mi się, że to był strzał w działo z hita od S100. Także słusznie kolega tutaj, nie, mógł spokojnie strzelić jeszcze w S100. Bo jeszcze się akurat wycofywał, można było tutaj. O proszę, kolejny rikoszet, widzicie jak skontował tym rożkiem, takim rożkiem pod kątem, idealnie rożkiem tej wieży, nie wiem jak to podobnie. O, widzicie, no ten S100 niby troszkę wie o co chodzi, ale jednak popełnia te błędy, które, no jeśli chodzi o
To są kardynalne, no nie powinien tak grać. Tutaj nasz Mausi gra zdecydowanie lepiej, a Satoshi gra bardzo podobnie, dokładnie tak samo praktycznie. Tylko po prostu Mausowi jest trochę lepiej, bo no po prostu ma może troszkę lepszy pancerz i nie ma tej dolnej płyty aż takiej rozległej jak Esto, no bo Esto ma na całej długości, a Maus ma tylko na środku taki ładny strzał, taki no prześwit ma tam do strzelania, bo ma bardzo duże gąsienice. No i to jest właśnie to. W tym momencie mamy 9 do 6 dla naszej drużyny, także zdecydowanie wygrywamy. I 7 pod tym kątem, nie mamy golda. Ouu, przebite. A, bo tak tylko troszkę poczekał i nie poszedł ten warstwowy pancerz, który jest na boku IS-7, tylko pod gąsienicę i tam weszło ładnie z apeka. Uj, słaby, tylko troszkę losowanie. Ale no, czego się można spodziewać, to nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi. No, to że tu zostały same śmiecie, tutaj nawet kolega nie zostanie przebity przez nie. Nawet jakby mu strzelali w tył czy w bok, to nie ma takiej opcji, żeby spenetrować naszego kolegi, także to już jest po prostu GG. Najgroźniejszy przeciwnik to oczywiście był Esto. Zaciekła walka była przeciwko niemu. Maus was Esto, no i powiem tak, że była to dosyć wyrównana walka, pomimo tego, że Esto popełniał bardzo dużo błędów i pokazywał się... O, czekajcie, bo już koniec bitwy. Pokazywał się tak, że spokojnie można było go przebić, natomiast kolego tutaj myślał, patrz, o tutaj właśnie, ten pokazywał tylko tak o mniej więcej Mausa, o tak o. I tutaj jest właśnie na złączeniu, tak jak mówiłem, na złączeniu tutaj tych płyt, to jest bardzo dobra pozycja dla Mausa. I tutaj, i boczna, na bosny pancerz też się bardzo ładnie gra. No i no cóż, no po prostu tutaj tu mogę więcej powiedzieć, no to była bardzo udana bitwa. Zrobiliśmy tutaj naprawdę bardzo ładny, soczysty wynik. No i cóż, ja tu mogę więcej powiedzieć, zapraszam na wyniki. A oto i wyniczek kolegi Adam T53. No i co my tu mamy? No mamy skromną drugą klasę, ponieważ teraz, no jak wiemy, bardzo dużo dobrych graczy gra for fun na samym goldzie i robią zdecydowanie lepsze wyniki od kolegi, no ale tu nie dało się troszkę lepszego wyniku zrobić, ponieważ nie wylosował nas na same dziesiątki. Jakby tak było, pewnie troszkę więcej damage'a można byłoby złapać, ale mamy braterstwo w broń, bo kolega się w ostatniej chwili złączył w plutonie. Bardzo polecam to rozwiązanie, bo można sobie łatwo medale i wynik też troszkę tym podbić. Stalowa ściana, no i duży kaliber, co nie ulega żadnej wątpliwości. No i cóż, kolega tutaj zarobił 66 tysięcy kredytów oraz otrzymał 1086 expa. No wiem, troszkę mało, ale ze względu na to, że kolega wygrał tam, nie wiem, już dokładnie pamiętam, drugą czy trzecią pozycję w moim konkursie na 500 subów, postanowiłem, że nagram w związku z tym ten materiał, ponieważ wysłał mi na maila i ten. No i wypadałoby pokazać jakoś tutaj jeszcze jedną bitwę tego kolegi. No i właśnie mamy tutaj 6500 damage, a 3 fragi, 1086 podstawowego expo. No to trochę mało, no ale wiadomo, na dziesiątkach to się wbija też dosyć strasznie wolno ten exp, bardzo ciężko jest 1500 zrobić na podstawowym expie na dziesiątkach. Mimo wszystko zdecydowałem się pokazać tą bitewkę. No i cóż, mamy 19 oddanych strzałów, 18 trafiło, 14 przebiło. Bardzo dobry stosunek, pomimo tego, że tam niektóre strzały były takie troszkę niepewne, troszkę kolega się za bardzo wahał, ale może chciał pewnie trafić, nie wiadomo. Także, no, tak by to wyglądało, moim zdaniem jest bardzo dobrze. No, 6500 damage'a, 6700 odbite, proszę bardzo. Czyli łącznie mamy około 13 tysięcy łącznie tutaj zrobionych uszkodzeń zbitych i zadanych, także bardzo, bardzo dużo. Bitwa trwała stosunkowo krótko, ponieważ niecałe 7 minut. Kolega gra bez konta premium, dlatego stracił na tej bitewce 8122 kredyty. No i łącznie tutaj żadnych tutaj rezerw, ani jakichś bohaterskich walek nie było. Także 1086 expa wpadło za tą bitewkę. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Jeśli spodobała się ta bitewka, nie zapomnijcie ocenić jej. A również jak chcecie napisać jakiś fajny komentarz, chętnie odpowiem na każdy z nich. Bo lubię, jak wiecie, pisać tutaj, kontaktować się z wami jak najbardziej. I dzisiaj zapraszam na stream z WOTA, bo będzie o godzinie około 20, standardowo, dzisiaj piątek, także zapraszam serdecznie. No i pogramy sobie plutony na luciki, co 20 minut mniej więcej. No i w sumie to chyba z tych informacji to byłoby tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia wieczorem. Pa, pa!